Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, z racji tego, że sezon urlopowy trwa na dobre, przejrzałem troszkę materiałów archiwalnych i znalazłem ciekawy odcinek, który chciałbym Państwu przypomnieć, że tak powiem, odświeżyć. W ostatnim czasie kilka przypadków było informacji w mediach o kolizjach, wypadkach, gdzie kierowca po prostu zbiegł z miejsca wypadku. I tutaj zagłębimy się nad tym, jak właśnie panowie policjanci dochodzą do tego, kto w danym momencie siedział za kierownicą, kto prowadził auto, czy da się to oszukać, ten system, czy raczej dojście do tego, kto kierował, jest nieuniknione. Zapraszam Państwa. Szanowni Państwo, zakładamy pewien scenariusz. Pijany kierowca potrącił przechodnia, uderzył w dwa auta i zatrzymał się na latarni. Oczywiście delikwent zbiegł z miejsca zdarzenia. Czy zaginął po nim ślad? Czy są jakieś sposoby, które na 100% wskażą nam, czy doprowadzą nas do tej osoby? Z takimi pytaniami udaliśmy się do ówczesnego aspiranta sztabowego Tomasza Ołdakowskiego. W takim przypadku przystępujemy przede wszystkim. Jeżeli sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, wysyłany jest na miejsce zdarzenia pies tropiący. Przewodnik psa nawęsza miejsce, gdzie siedział kierowca i w tym momencie pies udaje się w pościg za takim człowiekiem. Może zdarzyć się tak, że pies straci trop, no bo to jest na przykład miasto, tak dalej, są inne zwierzęta, mógł sprawca wsiąść do innego samochodu, wtedy już pies straci trop. W tym momencie pierwszą rzeczą, jaką robimy, to pobieramy materiał zapachowy z siedzenia kierowcy oraz z koła kierownicy. Po pobraniu tego materiału, materiał taki pobieramy na wymazówki i tampony osmologiczne. To są typowe walizki, których używamy do oględzin miejsc zdarzeń, takich na przykład jak ucieczka z miejsca, porzucenie pojazdu, ucieczka z miejsca zdarzenia, tak? W walizce, tak jak widać, są wymazówki, są tampony do pobierania osmologii, są różnego rodzaju środki chemiczne i proszki do ujawniania śladów kryminalistycznych. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, pobieramy, tak jak mówiłem, ślad osmologiczny. Po pobraniu tego śladu osmologicznego zabezpieczamy ślady biologiczne. Ślady biologiczne zabezpieczamy z koła kierownicy, z dźwigni zmiany biegów, z przełączników, których mógł dotykać sprawca, z wewnętrznych klamek, tudzież korbek do otwierania szyb. Po pobraniu materiału biologicznego przystępujemy do szukania śladów linii papilarnych, czyli przy użyciu wszelkiego rodzaju dostępnych proszków kryminalistycznych opylamy wszystkie elementy, których mógł dotykać sprawca. Jeżeli takowe ślady są, zabezpieczamy te ślady, opisujemy, ma to być zabezpieczenie techniczne i procesowe do dalszego postępowania. Następnie, w dalszej kolejności, jeżeli sprawca poruszając się tym pojazdem, na przykład uderzył w inny pojazd, uderzył w jakąś przeszkodę typu latarnia, jakaś barierka, tak dalej, w takim miejscu także dokonujemy oględzin. Po zrobieniu oględzin pojazdu jedziemy na miejsce na przykład uszkodzonej latarni, w takim miejscu zabezpieczamy na przykład pozostawione jakieś drobne elementy z pojazdu, drobiny lakieru, to też będzie mogło służyć do zidentyfikowania, czy to ten pojazd uderzył w daną przeszkodę. Poszukujemy również przedmiotów, które sprawca mógł pozostawić w samochodzie, gdyż mogą tam też być linie papilarne. Mógł na przykład zostawić jakieś, używał rękawiczek w czasie tego napadu, tak? I w tym momencie ta rękawiczka też jest nośnikiem śladu biologicznego, osmologicznego, także takie rękawiczki także zabezpieczamy, pobieramy z nich materiał biologiczny. Padło tutaj pytanie, czy ślad rękawiczki na lusterku możemy zabezpieczyć? Takie rękawiczki, jeżeli na przykład nie zostały pozostawione, a będą znalezione przy jakimś typowanym przez nas sprawcy, one także nadają się do badań kryminalistycznych i także można udowodnić, że ta rękawiczka zostawiła ślad na danym
przedmiocie. I jeżeli znajdziemy przy sprawcy takie rękawiczki, pobierany jest z wnętrza również materiał biologiczny, co później może skutkować udowodnieniem, że to ten człowiek miał te rękawiczki, pozostawił ten ślad na miejscu zdarzenia. Teraz tak, wszelkich czynności przy dokonywaniu oględzin, pamiętajmy, używamy zawsze rękawiczek, żeby nie nanieść swoich śladów, żeby to później nie miało wpływu na badania i ich komplikacji. To są tampony. Ja w tym momencie to zademonstruję, jak to wygląda. Także ja będę ich dotykał, bo tampony rozkłada się przy użyciu wyjałowych pęset. Tak wygląda pochłaniacz do śladu osmologicznego. Jego rozkłada się na siedzeniu w ten oto sposób. Układamy tyle, ile nam po prostu wejdzie na tym siedzeniu, bo każde siedzenie jest inne, są mniejsze, są większe. Rozkładamy je, te tampony. Przykrywamy. Przykrywamy je i pozostawiamy na odpowiedni czas tak zwanej absorpcji, żeby ten zapach pozostawiony przez sprawcę został wchłonięty przez te tampony. Potem po pewnym czasie tampony przypakowujemy do słoika szklanego i metkujemy, lakujemy swoimi referentkami i opisujemy metryczkę śladową i to jest jeden ze śladów. W ten sam sposób można pobrać osmologię również z koła kierownicy. Okładamy koło kierownicy takimi tamponami, owijamy je folią i również pozostawiamy na odpowiedni czas, po którym zdejmujemy i pakujemy do następnego słoika i to jest również ślad osmologiczny. Po takiej czynności to są jałowe gaziki. One w tym momencie już teraz są do wyrzucenia, ponieważ już były użyte, także nie mogą zostać ponownie użyte, nawet jeżeli nie były rozłożone, nawet jeżeli paczka była otwarta, już ich nie można użyć. Następnie przystępujemy do zabezpieczenia śladów biologicznych. Ślady biologiczne zabezpieczamy na takie wymazóweczki. Ją otwieramy. To jest taka wymazówka na czymś takim i okrężnymi ruchami pobieramy ślad biologiczny, czyli mógł sprawca się pocił na pewno, tak dalej, i pobieramy te ślady z koła kierownicy, te wymazówki pakujemy je do papierowych kopert, również lakujemy, metkujemy i to jest kolejny ze śladów. W ten sam sposób postępujemy z pobieraniem śladu biologicznego z przełączników wszelkich, z dźwigni zmiany biegów, ewentualnie z klamek wewnętrznych, no bo sprawca musiał jakoś wyjść z tego samochodu i tego. Jest taka możliwość, że sprawca, uderzając w jakąś przeszkodę, nie wiem, rozbił nos, poduszka wystrzeliła. W tym momencie również zabezpieczamy poduszkę powietrzną, która została wystrzelona. Ją odcinamy w całości, pakujemy, również metkujemy. Tutaj padło pytanie, czy jeżeli nie było poduszki powietrznej, a kierowca uderzył głową w szybę, czy takie ślady również możemy zabezpieczyć? Jeżeli szyba pękła, mógł sprawca zostawić fragmenty naskórka, włosy ewentualnie. Je również w tym momencie zabezpieczamy w sposób kryminalistyczny do kopert i to również opisujemy, wysyłamy do badań. Włos, skóra jest takim jakby odciskiem palca przestępcy, można jego po tym zidentyfikować. Następnie przystępujemy do poszukiwania śladów linii papilarnych. Służą do tego między innymi różnego rodzaju pędzelki, które używamy razem z proszkami do ujawniania śladów. To jest taki pędzelek, jego bierze się troszeczkę proszku i delikatnymi ruchami opylamy różne miejsca, żeby ujawnić jakiekolwiek ślady linii papilarnych. Nawet jeżeli ujawnimy rozmazy linii papilarnych, na których nie widać cech pojedynczych listewek, je również zabezpieczamy na takie wymazówki jak ślad biologiczny. To się również nadaje do badań biologicznych i to jest to ślad indywidualny. Można do niego dopasować człowieka. Z czego robimy taki pędzelek? To jest z piór takiego ptaszka marabuta. To są bardzo delikatne pióra. Używamy jeszcze również z włosia bobrowego. To też jest taki bardzo delikatny. Nim w ten sposób opylamy, nanosimy proszek na wszelakie. On tak się ładnie kręci i pozostawia proszek na śladach linii papilarnych, tu się rozmazach linii papilarnych. To się również pobiera wtedy na wymazówkę. Dalej zabezpieczamy, jeżeli mamy informację, że samochód uderzył w coś, zabezpieczamy próbki lakieru z takiego samochodu. To zabezpieczamy poprzez zeskrobanie
do pojemniczków plastikowych i je również wysyłamy do badań celem później ustalenia, czy dany samochód uderzył w przeszkodę. Kolejnym ze sposobów ewentualne ustalenia sprawcy danego czynu jest przeglądanie monitoringów miejskich. W dzisiejszych czasach w miastach kamery monitoringu znajdują się na skrzyżowaniach, na różnych budynkach, są monitoringi miejskie. Niektóre są naprawdę dobrej jakości i można nawet ustalić wizerunek osoby kierującej danym pojazdem. Można ustalić trasę przejazdu i po tej trasie poszukujemy innych śladów. Mógł coś wyrzucić przez okno, mógł coś pozostawić, wiadomo, ewentualnie jakaś broń i tak dalej. Mógł nie zabrać ze sobą, tylko mógł gdzieś po drodze wyrzucić. Jest to wtedy możliwość ustalenia trasy przejazdu i tą trasę dokładnie wtedy się sprawdza pod względem ujawnienia jakichkolwiek śladów kryminalistycznych. Proszę Państwa, tak jak Państwo widzieli i słyszeli, no tych śladów po prostu zostawiamy wszędzie, od zapachu poprzez ślady na skórka. Każda kolizja również pozostawia ślady. Obtarcia panowie dopasowują do zdarzeń, biorą próbki lakierów i innych rzeczy i praktycznie w 100% można wytypować, kto siedział za kierownicą, jaki przebieg miało dane zdarzenie. Także najlepiej oczywiście tych zdarzeń nie mieć, a najważniejsze też nie uciekać, nie zbiegać, tylko brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Tymi słowami żegnam się, dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.